Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oferuje swoim studentom nie tylko wykłady, ale także sposobność pogłębiania wiedzy po zajęciach. Mowa o kołach naukowych, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Są to organizacje studenckie, których celem jest poszerzanie wiedzy i samokształcenie. Tematyka kół jest bardzo zróżnicowana, nie dotyczy jedynie pogłębiania wiedzy zajęciowej, ale służy też rozwijaniu pasji i zainteresowań studentów. Koła naukowe niekoniecznie muszą być związane z dydaktyką danego kierunku, ponieważ do kół naukowych mogą należeć wszyscy studenci z uniwersytetu, a więc niekoniecznie studenci tylko z wydziału, na którym funkcjonuje koło naukowe. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim możemy znaleźć m.in. koło fotograficzne, koła dziennikarskie, a także koło entomologów pasikonik, które bada oraz uczy się hodowli różnych gatunków owadów. Poznajemy tajniki różnych gatunków, głównie gatunków egzotycznych, takich jak patyczaki, jak straszyki, karaczany, mrówki, bo też mamy swoje formikarium malutkie, ale mamy. Liczebność kół naukowych jest powiązana z liczbą studentów i kierunków na danym wydziale. Najwięcej jest na Wydziale Prawa i Administracji, ponad 40 kół naukowych. Następnym takim licznym wydziałem to jest Wydział Humanistyczny, jest 30 kół naukowych. Dość sporo jest na nowym wydziale, czyli na Wydziale Lekarskim, który stosunkowo jest młodym wydziałem. Jest zarejestrowanych 20 kół. Łącznie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zarejestrowanych jest 271 kół naukowych. Ich członkowie uczestniczą w studenckich konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kół Studenckich odbywa się co roku i zawsze w maju. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv